jesteśmy w klasie numer 40. Jest w sali numer 40. Klasa 4 C. Marcin się nie spodziewał dzisiaj, przepraszam. Więc ja jestem Marcin Daum. A to jest mój zespół. Proszę. I chciałem przedstawić naszego wychowawcę, profesora Ireneusza Szubarczyka. To będę mówił teraz, kogo nie ma. Nie ma w naszej klasie dzisiaj gospodyni klasy, przepraszam na chwilę, gospodyni, pani, spokójcie się, gospodyni, pani Ewa Skolimowska. Następnie nie ma także Barbary Stryk, to jest jedyna piwnica w naszej klasie, znaczy poddasze, poddasze. Nie ma także Andrzeja Szpury i kogo jeszcze nie ma? Nie ma także Kasi Burdy. U dentysty jest. Kogoś nie ma? To chyba wszystko. Chciałem jeszcze przedstawić Azora. To jest Azor. Jest klasowy. Jest klasowy. Teraz mam język francuski, to znaczy będziemy mieli język francuski. Można by sobie za chwilę to wyjdziemy za drzwi. Może wyjdziemy za drzwi i pokażemy sobie. No to trzeba przyjść teraz czas, nie? 3, 4! 6!
myśl artystyczna w gruncie rzeczy będzie poświęcona miłości. Teraz zaśpiewam piosenkę także o miłości, tylko o miłości dewiacyjnej. Panie Zenku, ja jeszcze raz ją proszę. Nigdy w życiu nie myślałem serio o chłopaku. Zawsze jakoś mogłem bez nich żyć. Nigdy nie myślałem, żeby miłość właśnie taka spokój mi zabrała, co tu kryć. Kiedy zmienił się pomydło swoje upuszczone, wtedy mnie ogarnął uczuć szał. Młodzież! 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 Kiedy młodzieńcowi wreszcie miłość tego, czego się nie spodziewałem, on chłopaka swego dawno miał. Młodzieniec, młodzieniec, zboczeniec, zboczeniec. Takie dni jak dziś, gdy pamięć ci podsuwa być. Postacie, które znasz, powraca każda twarz. Przychodzą takie dni jak dziś. Przychodzą takie dni jak dziś, gdy pamięć ci podsuwa być. Że właśnie dzięki nim być może jesteś kimś. Przychodzą takie dni jak dziś. Dziewczyny, które mam na myśli, powychodziły za mąż ślub. Jedziemy wciąż za wątny kół. Dziewczyny, które mam na myśli, na sali wielki szał, ja tańczyć też bym chciał, no przecież tu nie będziesz stał. Dziewczyny, które mam na myśli, powychodziły za mąż ślub. Jedziemy wciąż w samotny kół. Za siedmioma górami, za siedmioma morzami.
za siedmioma drzewami, strumykami, za siedmioma krzaczkami, drzewkami, kamieniami, poziomkami, truskawkami. Panował dobry i mądry król. Państwo rosło w siłę, a ludziom się żyło, no, dostatecznie. Jednym słowem, był to kraj mlekiem i miodem płynący. Aż pewnego dnia pojawił się smok i jął nękać króla i jego poddanych. Ohydna ta poczwara żądała ni mniej, ni więcej, tylko dziewic. Oj, źle się zaczęło dziać w państwie. Król robił co mógł, ale towaru już nie stawało. A terminy nagliły. Właśnie zbliżała się pora, kiedy zwykł był zjadać się smok. Jestem! Ach, witaj, smoku, cieszę się, że cię widzę, siadaj! Sam się sobie dziwię, że tak łżę jak pies. Spróbuję zagrać na zwłokę. Papieroska może? Nie dość, że łżę jak pies, to jeszcze gra na zwłokę. Przecież palę! Nieźle mi idzie. A cóż to palimy? Wy mi tu pierdół król nie wstawiajcie! Piątek jest? Jest. Dziewica jest? Nie ma. Słuchajcie, król, ja chciałem z wami po dobroci, ale widzę, że się nie da. Co wy sobie ze mną? W kulki gracie? Buble podstawiacie? No buble, buble, no buble, buble. Ostatnio dziewica pierwszy sort była. Taka z niej dziewica jak ze mnie motyl Emanuel. Trzeba było jeszcze nalepkę ze znaczkiem ko przykleić. Smoku, no, smoku, no. O la 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 la, zaraz, zaraz, zaraz. Najbrzydszą wybraliśmy. No właśnie. Najbrzydszą i najstarszą. Zaraz, zaraz. A ty ile masz lat? No, 400. No widzisz? To ona nawet połowy tego, co ty nie miała. Milutek, król, jesteście? Oj, Milutek. Ale ja się pytam, kiedy będzie dziewica? No zrozum, że trudności, no. Będzie czy nie będzie? No tak powoli się rodzą te dziewice, no. Będzie? Sam nie narobię, nie? Będzie? Nie będzie! Nie będzie? Nie. Ja wam król pokażę! Król dobrze wiedział, co smok mu może pokazać. Ale nie wszystko jeszcze stracone. Jest pewien człowiek, wierny poddany. Od 20 lat w służbie króla. Lubi swoją pracę, nie lubi smoków. Szewc zwany Dratewka. Panno Basiu, dajcie mi tu dratewkę. Interesował się Dratewka. Słuchajcie, Dratewka. My, król, mamy okropne zmartwienie. A to ilu was jest? Dwóch, ja i narrator. A, nie rozumiem. I nie musisz. Wawelskiego. Znasz?
A więc posłuchaj. W naszym kraju postępujący regres. Grabieżcza polityka smoka spowodowała spadek świadomości moralnej społeczeństwa. Współczynnik dziewictwa spadł nam o 37%. Czujesz to, dratewka? Co? Dratewka? Nie czuł. Dratewka, dratewka, no dratewka, ja tak nie lubię tego smoka, no. A, znaczy się ukatrył? Głupi jestem! I to mi się w tobie podoba. A więc jeżeli już ukatrupić, to lepiej... Nie. Ja tam nie chcę nic o tym wiedzieć. Wy tam macie takie te swoje sposoby. Załatwicie sprawę w każdym razie. Nagroda was nie minie. Otrzymacie pół królestwa i moją córkę za żonę. Pół królestwa? Bez córki. Dobra, ale to idź. Idź. Król był zadowolony ze swojego pomysłu. I gdy oto po 7 dniach usłyszał charakterystyczne pukanie do drzwi, natychmiast odezwał się w te słowa. Proszę! Wyślij to, dratewka! Ja już jest. No dratewka, no ale jak ty wyglądasz na... Król załamał ręce. Przez 7 dni walczyłem z poczwarą, ale mnie zmógł. No szyn, no mów zaraz, no szyn! Siarko! Babco! Otrzymujesz pół królestwa! Dziękuję.